W jednej misce łączymy składniki suche, czyli dwie szklanki mąki migdałowej, to jest około 220 g, 1/3 szklanki erytrytolu i 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Mieszamy je dokładnie, żeby nie było grudek. W drugiej misce miksujemy blenderem albo mikserem pozostałe składniki. To są 3 jajka, pół serka Philadelphia, to jest 110 g, 100 g masła, które najpierw rozpuszczamy, a później troszkę jeszcze studzimy, żeby nie było za gorące, i 3 łyżki kwaśnej śmietany, łyżkę octu jabłkowego, szczyptę soli i opcjonalnie ekstrakt waniliowy lub jakiś inny. Składniki powinny być w temperaturze pokojowej i serek Philadelphia dosyć miękki. U mnie jeszcze nie był taki ciepły i pojawiły się małe grudki po miksowaniu, ale to nie miało żadnego później wpływu na ciasto, były w ogóle niewyczuwalne. Dodajemy składniki mokre do suchych i dokładnie mieszamy. Foremki najlepiej silikonowe, ja takie lubię najbardziej, natłuszczamy i nakładamy ciasto. Dobrze jest to zrobić łyżką do lodów, wtedy się nie brudzi, najlepiej jest moim zdaniem nakładać. Wstawiamy do nagrzanego do temperatury 190 stopni Celsjusza, to jest 375 stopni Fahrenheita piekarnika i pieczemy do tak zwanego suchego patyczka 20 do 30 minut. Ja lubię, gdy wypieki są bardziej rumiane i moje piekłam 30 minut, ale jeżeli nie chcecie, żeby były, one nie są spalone, tylko po prostu są takie zarumienione. Jeżeli wolicie, żeby były bledsze, to wyjmijcie je kilka minut wcześniej. Zostawiamy oponki, pączki do całkowitego przestygnięcia i dopiero wtedy wyjmujemy je z foremek. W tym czasie przygotowujemy 3 super polewy. Do pierwszej czekoladowej potrzebujemy kawałki pokruszonej czekolady gorzkiej bez cukru lub takich chipsów czekoladowych. Dodajemy do nich łyżkę masła klarowanego i rozpuszczamy. Do drugiej polewy potrzebujemy kwaśną śmietanę i sproszkowany erytrytol. Smakuje to mega, więc dodajcie koniecznie kwaśną śmietanę. Mieszamy i maczamy pączki. I ostatnia to masło klarowane i taka posypka z cynamonu cejlońskiego i erytrytolu, które dokładnie mieszamy. Smarujemy najpierw pączki i oponki masłem, a następnie posypujemy cynamonem. Te polewy u mnie wcale nie zastygły, ale pączki następnego dnia smakowały obłędnie, a nawet po dwóch dniach jeszcze były przepyszne. Całość możemy jeszcze pokruszyć orzechami albo jakimiś innymi posypkami. Z przepisu wyszło mi 6 oponek i 6 pączków, czyli 12 sztuk. Jeden taki pączek bez polewy to 227 kalorii, w tym 82% tłuszczu, 10% białka i 8% węglowodanów netto, to jest tylko 2,2 g. Pod przycisku subskrybuj, naciśnij dzwoneczek, wtedy nie przegapisz żadnego filmu. Zapraszam na moje konto na Instagramie, gdzie na bieżąco dzielę się moimi posiłkami i innymi ciekawostkami.